Witamy was serdecznie. Hello! No, jesteście na kanale Enjoyment Family i ostatnio testowaliśmy podkaszarkę elektryczną. Niestety nie wyszło nam to za dobrze. I wszyscy napisali w komentarzach, przetestujcie kosę spalinową, podkaszarkę spalinową, takim czymś nie okosicie. Więc poszliśmy za waszą radą i dotarła do nas kosa spalinowa. Ona jest już tam przygotowana, tam jest, tam jest przygotowana. Kosa spalinowa firmy Alco. Taką wybraliśmy. No i warto wspomnieć, że produkty są produkowane przez firmę niemiecką, więc niemiecka jakość. I zobaczymy, jak ona się dzisiaj sprawdzi nam na tej naszej bujnej, bujnej trawie. Z tego względu, że już jest wyższa niż Marta. Jeśli Marta gdzieś tam stanie, to już jej nie widać kompletnie. Mi jeszcze trochę tutaj zostaje. Więc chodźcie i zobaczymy to piłę z bliska. Wygląda w taki sposób. Ja nie jestem jakimś znawcą. Po prostu to jest kosa spalinowa dla amorów. Piła dla amatorów, polecona przez profesjonalistów. Silnik jest dwusuwowy, my już go zalaliśmy benzyną, mieszanką benzyny i oleju. Ten olej wam pokażę, bo to fajna rzecz jest. Mamy tutaj 1 litr i ile powinno być od razu mililitrów, czyli na 1 litr benzyny powinno być tyle mililitrów. I w tym momencie, jeśli chcemy sobie to tutaj przepuścić, to wystarczy troszeczkę ścisnąć, to tam nam się przelewa, tak? Tak. I mamy już jakąś miarkę i po prostu wlewamy już do naszej benzyny. Aktualnie mamy założoną żyłkę, ale za chwilę przepniemy to na kosę, żeby zobaczyć, jak ta kosa sobie tutaj poradzi. My mamy tutaj teren pobudowlany, więc nie wszędzie mogę zrobić kosą. Z tego względu, że może nam się po prostu ona pokrzywić, bo w tej trawie jest dużo różnych niespodzianek, które możemy spotkać, więc lepiej napotkać je żyłką niż taką właśnie ostrzem metalowym. To jest ostrze metalowe, możemy stosować wtedy, kiedy mamy pewność, że mamy tutaj równy teren, że nie ma tutaj kamieni między tym i tak dalej, żeby na coś po prostu nie natrafić, gdy kosimy takim ostrzem. Mamy wersję 137 SB. To jest nasza wersja. Piły tutaj, te w każdej pile ciągniemy, odpalamy. Tutaj mamy pompowanie przy jakimś tam zimnym rozruchu i tutaj jeszcze ssanie. Tak kiedyś było w maluchach. W maluchach kiedyś się ciągło takie coś, żeby było ssanie, żeby więcej paliwa przepuścić do silnika. Zobaczymy, jak to będzie działać. Jeszcze jej ani razu nie odpalałem, także będziemy ją pierwszy raz razem odpalać. Były dołączone szelki. I szelki to jest świetna rzecz, bo to nie są takie zwykłe szelki jak z marketów, gdzie tam gdzieś, bo można znaleźć na chińskich podkaszarkach szeleczki tylko tego typu, o, z takich pasków. A tutaj mamy gąbeczkę. Jej tutaj cały ten element, który prowadzi tam do żyłki, on się tutaj nie dzieje. Często jest tak, że w tych chińskich podkaszarkach one są tutaj łączone. Łączone są po to, żeby taniej przetransportować je po prostu, bo w tym momencie możemy je złożyć i taniej gdzieś przetransportować. Ale to skutkuje tym, że tam są duże wibracje na końcu i w tym momencie bardzo szybko ten tutaj element tylko się psuje po prostu, nie jest to stabilne. Tutaj jest też bardzo fajny ten pas. Ten pas jest świetny, to jest, popatrz, mogę po prostu puścić ją i mam ją tutaj w powietrzu. Wystarczy delikatnie ją dociągnąć i już mogę kosić. Ona powinna mieć troszeczkę ją tutaj wyżej, żeby ona nie szła mi tak daleko do tyłu, tylko trzymała się gdzieś tak. W przypadku elektrycznej podkaszarki jesteśmy ograniczeni kablem, ten kabel musimy za sobą ciągnąć, cały czas ona nam się może plątać. Natomiast jeśli chodzi o spalinówkę, to nie jesteśmy niczym przywiązani, możemy iść gdzieś tam w las. Przy elektrycznej jeszcze to jest, przynajmniej dla mnie, minusem, że gdzieś przez przypadek można sobie ten kabel przeciąć na przykład. Tak, tak, można sobie przeciąć. I jeszcze inna wersja, czyli wersja akumulatorowa. O której nawet nie będziemy wspominać, bo to jest masakra. Tak, jeśli ktoś chce zobaczyć wersję akumulatorową, to zapraszamy do innego filmu. Ale dzisiaj, nie ma co porównywać. Dzisiaj zajmiemy się tym. To jest nawet tak jakby gumowa rączka, to się w ogóle nie ślizga. Zaczniemy kosić i wtedy będziemy znać jakieś większe plusy albo minusy takiego czegoś. Żeby odpalić naszą podkaszarkę tutaj, akurat w tej, musimy przepiąć tutaj na start. Nie zacznie nam się żyłka kręcić, dopóki nie naciśniemy tutaj
tego przycisku, także nie ma się co martwić, że jak odpalimy, to ona od razu zacznie szaleć. Pobiegnie gdzieś we świat. Tak. Następnie tutaj przepinamy sobie na ssanie. Tak? I tutaj z 5 razy nacisnąć, jeśli ona jest zimna, całkowicie jeszcze nie używana, żeby dopompować. Żonę i pod kaszarkę. I psa. Poczujemy opór i ciągniemy. Za to, jak tak szybko odpaliła, to wzbudza we mnie pozytywne emocje. Która kamera mnie łapie? Która? Ta? Ta? Dobra. Doszliśmy do podsumowania naszej kosy. Czego by tutaj zacząć? Jak widzicie, jak wyglądam, nie opieprzałem się, też jej nie oszczędzałem. Jak zobaczycie, nie jest oszczędzana. Zrobiłem tylko coś takiego jak dwie żyłki. To sobie zmodyfikowałem. A dlatego tak zrobiłem, bo mam za cienką żyłkę, którą sobie kupiłem i po prostu mi się rwała. Założyłem sobie podwójnie i jest wszystko w porządku, już się nie rwie. Bo piła ma mega moc. Mega, mega, mega. Wszystko działa świetnie. Jeśli chodzi tutaj o ten drążek, to jest bardzo fajnie, że można sobie go dostosować do jak tam wysoko chcemy, tutaj tym pokrętłem. Sobie to dostosowywałem. Tutaj na płaskim wolę w taki sposób, natomiast jeśli byłem tam na górce tutaj, na tej naszej kiepce, gdzie kosiłem, to już sobie to inaczej ustawiałem, bardziej jakby do mnie, żeby mieć większy jakby spad, tak? Czyli możemy sobie to fajnie ustawić. Nie jest w ogóle ciężka. Przekosiłem tutaj cały ogródek i nie czuję ciężkości tej piły, mimo że ona waży jakieś chyba 3-4 kilo, coś takiego. To jeszcze sprawdzimy dokładnie. Chodź tu, dziecinko, chodź tu, chodź tu. Nie, się nie brud, dziecinko. Na kolanko wezmę dziecinkę. Jeśli chodzi o to, co mieliśmy wcześniej, to nie ma szans, żebyśmy sobie nią poradzili akumulatorówką tutaj. Tylko i wyłącznie, tak jak proponowaliście w komentarzach, tylko i wyłącznie piła spalinowa. Świetna rzecz to ostrze metalowe, które pokazywaliśmy Wam wcześniej. Ostrze metalowe, które niesamowicie daje radę, jeśli chodzi o jakieś takie grube haszy, które tutaj mieliśmy. Wszędzie porosły nam tego typu haszcze. One są bardzo grube i bardzo twarde tutaj. Znaczy ja jestem silny, ale to jest bardzo twarde. Świetny nóż, który ścina wszystkie takie małe drzewka, które dopiero co rosną, takie delikatne jakieś wyrastające drzewka, wszystkie chaszcze, po prostu genialne. Ale trzeba bardzo uważać, bo ja tutaj gdzieś napotkałem jakiś placek, który mi dosyć daleko odskoczył, więc trzeba naprawdę uważać. Natomiast jeśli chodzi o żyłkę, to nie trzeba się niczym przejmować. Po prostu jedziesz, tniesz i nie ma żadnego problemu, ale o wiele szybciej idzie nożem takie grube jakieś trawy. Jeżeli chodzi o różnicę trawy po skoszeniu kosą, a pod kaszarką, w przypadku kosy kładzie nam się cała wysokość trawy na ziemię i po wysuszeniu mamy po prostu takie siano. Natomiast podkaszarka mieli wszystko dokładnie i mamy taką sieczkę. To jest naczelna różnica. Kosą idzie zdecydowanie szybciej w przypadku tak wysokiej trawy. Więc jeżeli macie dużą płaszczyznę do okoszenia, bardzo wysoką trawę, to zdecydowanie lepiej sprawdzi Wam się po prostu kosa. Jeżeli chcecie
wykosić jakieś skarpy, kawałki podkosić dookoła domu, to podkaszarka wystarczy. Jednak chyba najlepiej zawsze mieć dwie opcje w jednym, bo wtedy nie musicie nic wybierać. Jak widać, wygląda się w tym profesjonalnie. Tak więc jeśli chcesz wyglądać profesjonalnie w sprzęcie, mieć takie fajne szelki, mięciutkie, to polecamy. Ogólnie to no, nie mam się do czego przyczepić do tej piły. No, fajnie kosi. Nie wiem, paliwa jakoś nie zeszło mi dużo, bo na całe to, co tutaj skosiłem, cały ten ogród, poszedł mi 1 litr paliwa. Tak, czyli 11-arową działkę jesteśmy w stanie przekosić. Mi się udało to zrobić na około 1 litra paliwa. A przy takiej wysokiej trawie, także myślę, że gdyby to była taka normalna trawa, to by poszło o wiele mniej. Jeśli chodzi o ochronę, to polecałbym słuchawki, tak, takie specjalne słuchawki do podkaszarek czy tam do kos spalinowych. Tutaj nawet jest na obrazku coś takiego. Dlatego to polecam, ponieważ jest dosyć głośno. Tak jak się jest tak blisko tego silnika, to go naprawdę słychać. I jak najbardziej tutaj buty ochronne, jakieś długie spodnie, z tego względu, że tak jak widać, ja jestem cały pouderzany, tak? Calutki. Także po nogach też mnie uderzało wszystko, co tutaj było cięte. Uderzało. No to nie tak uderzało, bo jest ta ochrona, także to są jakieś tam źdźbła, które leciały, ale cała ochrona tutaj jak najbardziej się spisuje w prawidłowo. Też ręce mi nie bolą. To też jest bardzo ważne, bo ona nie drży w ogóle. Nie czuć tego, to jest drgań, mimo no silnik na pełnej parze idzie. Tutaj jest to naprawdę wygodne, zwłaszcza, że ja jej w ogóle nie czuję. Ja sobie tylko mogę dwoma palcami sterować sobie, w którą stronę chcę iść, tak? To jest naprawdę świetne. Mielibyśmy wybierać drugi raz podkaszarkę, myślę, że zdecydowalibyśmy się na identyczny model, z tego względu, że bez problemu starczy nam na naszą działkę. Poza tym nie wiem, co może być lepszego. A tutaj jest jakiś minus jeszcze? Tutaj ta blaszka mi się raz wygięła, ale już jest w porządku. To mi się wygięło. I co jeszcze? Czasami mi się zdarzało, o, ale to już chyba moja wina, że czasami jak kosiłem, no nie, koszę sobie tam z górki i chcę gdzieś się tam przedostać, to tym naciskałem stop i wtedy mi gasła. To jest jedyny moment, kiedy ona mi zgasła, czyli jak sam ją wyłączyłem. Ale to mi się zdarzyło chyba z 5 razy tutaj. Nie wiem, może ja jakoś to dziwnie trzymam. Także to tyle. Dziękujemy bardzo za uwagę i widzimy się za niedługo ponownie. Mam nadzieję, że z czymś nowym. Do zobaczenia. Sweet.